Że jeśli chcesz, to trochę do przodu w takim razie. Zielony szlak. Tak, cały czas zielony do schroniska. A gdzie tu myjesz szlak? Co? Gdzie to boże zielony? Nie wiem. A gdzie widziałeś, że zielony? No, na drogowskazie? No to dobrze. Mamy wężoida. To nie jest stary, dostroje po prostu. Może. Coś takiego. Nie wiem, czy on żywy. Tak, że się rodzinie wydaje, bo się nie ma żywy. Według mnie żywy, tylko się grzeje. Może jak on się grzeje? No, ja bym tego nie robił, ale okej. I co żywy? Czemu żywy? Żywy. Reaguje jak on. Nie radzi tylko. Dostawcie go, bo on się grzeje, on słońca szuka po nocy. To by cię rozjechało. No. Maciek. No to z powrotem jesteśmy na drodze, bośmy za wcześnie zeszli. Idziemy dalej. No to idziemy. A jest ten boboczny stumień, o widzisz, też miał być, a tam nie było. A żem se zapomniał. Bystro. Mamy tam do góry, do góry, do góry. Jak on tu wjeżdża? Chmury, chmury zasuwają. Nie chcę słuchać widzenia. No i mamy teraz taką wąską ścieżkę.
No, wychodzimy z lasu i proszę, proszę. I schronisko Lesianka. Pan jest znudzony tymi ludźmi. Cześć Misiaczku, cześć, no. Strasznie, bo las zniszczony. Skały, 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 a my po ścieżce zasuwamy. Normalnie dżungla. Oj, jakaś cywilizacja, jakby już widać. Wracamy. Fajnie.
Teraz idziemy czarnym. Zielony się skończył niestety i idziemy czarnym szlaczkiem już do samochodziku. Idziemy. Dobrze jest. No. No i obeszliśmy od 8 rano 30 chyba jest 13:40. Jest nasze auto. Jest. Gotowe. Odpoczynek. Ale mam piętę rozwaloną. Nie wiem, starość. Wali się, czy się nie wywali?